Cześć dzieciaki, a raczej powinnam powiedzieć witajcie młodzieży, bo pewnie za dzieciaki to się na mnie obrazicie. Pewnie jesteście ciekawi, po co się tu dzisiaj spotkaliśmy. Słuchajcie, dzisiaj poznamy szczegóły związane z przygodami dwóch dziewczynek z książki pod tytułem Niedokończona opowieść Pepe. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy mówić o dosyć trudnym temacie, bo będziemy sobie opowiadać o dwóch dziewczynkach, które spędziły II wojnę światową na Wołyniu, więc będzie to bardzo trudny temat do omówienia, temat II wojny światowej. I ja tak pomyślałam, że łatwiej będzie nam przyswoić ten temat, jeżeli będzie mi towarzyszył pewien mój kolega. Tylko proszę się nie śmiać. Panie Skarpetko! Jestem. Właśnie, panie Skarpetko! Ja bym chciała się od ciebie dowiedzieć pewnej rzeczy, bo będziemy sobie mówić dzisiaj o przygodach Lali, a tak właściwie Eulalii Żochowskiej i Pepe Naczyc, które w czasie II wojny światowej mieszkały na Wołyniu. Mhm. Ale słuchaj, w jakim państwie dzisiaj znajduje się Wołyń? No, dzisiaj Wołyń to leży na Ukrainie. No właśnie, to dlaczego sobie mówimy o Wołyniu, skoro Wołyń leży na Ukrainie, a nie w Polsce? No bo przed II wojną światową właśnie Wołyń leżał w Polsce, bo po II wojnie zmieniły się przecież granice w Europie. I nawet mieliśmy województwo wołyńskie. To był taki duży obszar. To prawda, panie Skarpetko, jesteś bardzo mądry. Rzeczywiście chodzi o to, że przed wybuchem II wojny światowej Wołyń właśnie znajdował się w granicach Polski. To słuchaj, to może teraz sobie wspomnimy troszeczkę, skąd w ogóle rodzina Eulalii Żochowskiej wzięła się na Wołyniu. Bo to nie była rodzina, która od zawsze mieszkała na Wołyniu. Oni na Wołyniu dopiero zamieszkali w latach 20. XX wieku. Jak myślisz, co ich mogło przyciągnąć właśnie na tereny Wołynia? No bo w ogóle to rząd zachęcał, żeby się osiedlać na Wołyniu, prawda? Mhm. I tam było sporo dobrej ziemi właśnie i przyjeżdżali osadnicy. To prawda. I było też tam dosyć spokojnie, sielankowo. Wiemy ze wspomnień mieszkańców Wołynia z dwudziestolecia międzywojennego, że mieszkali tam obok siebie Żydzi, Polacy, Ukraińcy, Niemcy. Każda narodowość miała jakieś swoje ulubione zajęcia. I w zasadzie normalnie ze sobą przez całe dwudziestolecie międzywojenne funkcjonowali. No pewnie raz było lepiej, raz było gorzej, ale jak to z ludźmi, tak? Ale jak to z ludźmi, tak generalnie uchodził to ten region za taki spokojny, no i taki właśnie do zamieszkania dobry, ponieważ były też tam żyzne ziemie i bardzo duże sady, właśnie z jabłkami, śliwkami. I rzeczywiście można było tam założyć gospodarstwo, z którego można było się w stanie utrzymać. I głównie te rzeczy powodowały, że w pewnym momencie wielu Polaków właśnie zamieszkiwało te tereny. Panie Skarpetko, bo na tereny Wołynia w 1028 roku przybyła pani Agnieszka, czyli mama Lali, z jej starszym bratem, tak, Kadziem. Tak. Pamiętam z książki. A to czy oni sami przybyli do tego Wołynia, czy jeszcze ktoś im towarzyszył? Tego chyba nie pamiętam. O kurczę, czy myślałam, panie Skarpetko, że masz lepszą pamięć. Słuchajcie, na Wołyń pani Agnieszka przybyła razem ze swoimi dwoma braćmi, Stanisławem i Józefem. Ale no przecież. No właśnie, Stanisławem i Józefem. I początkowo wszyscy zamieszkali w miejscowości Rożyszcze. Ale z czasem pani Agnieszka marzyła o tym, żeby właśnie mieć takie swoje własne małe gospodarstwo. I z czasem zaoszczędzone pieniądze udało jej się okazyjnie kupić gospodarstwo we wsi Elżbietyn. No i właśnie zamieszkała w tym Elżbietynie. No i właśnie w Elżbietynie na świat przyszła też jedna z naszych bohaterek książki, czyli Lala. A było to w 1930 roku. Tak, Lala urodziła się w 1930 roku, czyli jak wybuchła II wojna światowa. A miała 9 lat. To miała 9 lat. Dokładnie tak.
No dobra, to panie skarpetko, bo my już nie raz rozmawialiśmy sobie o okolicznościach, w jakich przyszło do wybuchu wojny, to może teraz właśnie tak w skrócie naszym młodym widzom powiemy właśnie o tych okolicznościach wybuchu II wojny światowej. To ja opowiem o wojnie w skrócie. To była wojna w skrócie. A może tak jakiś byś takich słów opisowych użył do tego, pani skarpetko? No dobrze. Więc tak. Wojna zaczęła się w 1939 roku i 1 września zaatakowały nas Niemcy od zachodu, a 17 września od wschodu Związek Radziecki. I Polska znalazła się pod okupacją dwóch tych państw. I właśnie Wołyń znalazł się pod okupacją radziecką. Tak, pod okupacją radziecką, czyli tak naprawdę pod okupacją rosyjską. Dopiero zajdzie zmiana na tych terenach w 1941 roku. Tak, bo wtedy Niemcy zaatakowały Związek Radziecki i wtedy Wołyń już był pod okupacją niemiecką. Dokładnie, ale najpierw sobie, słuchajcie, wspomnimy o tej okupacji sowieckiej, bo akurat w książce Niedokończona opowieść Pepe, to o tej okupacji sowieckiej akurat jest niewiele napisane. Tak naprawdę możemy się z niej dowiedzieć, że w Elżbietynie tak naprawdę zbyt wiele się nie zmieniło podczas okupacji sowieckiej. Bo między innymi Lala bawiła się z tymi samymi koleżankami. Nadal na terenie Wołynia mieszkali Polacy, Ukraińcy, Niemcy częściowo i Żydzi. Więc generalnie no można by powiedzieć, że rzeczywiście na tle tego, co miało się wydarzyć później w czasie wojny, no to nie były to wielkie zmiany, ale jednak pewne zmiany zaszły. I to nie jest do końca tak, że też pod okupacją sowiecką było się lankowo, bo też były różne na przykład wprowadzane zmiany niekoniecznie korzystne dla Polaków. No i na przykład między innymi już w pierwszych miesiącach okupacji sowieckiej na tych ziemiach zabroniono nauki w języku polskim. W szkole była tylko nauka po rosyjsku albo po ukraińsku ewentualnie, natomiast używanie języka polskiego w szkole było zabronione. No to na pewno dzieci polskie miały to bardzo utrudnione. Tak, czyli dzieci polskie rzeczywiście miały wtedy trudności z nauką. Wiemy też ze wspomnień mieszkańców Wołynia, że już jesienią 1939 roku nowe władze na przykład zamykały też polskie kościoły, ale nastąpiły też zmiany administracyjne. Zdarzało się tak, że nowe władze jakieś mniejsze wioski wcielały w obręb jakichś innych większych wiosek. No i tak było między innymi z miejscowością Słobodarki, która została wchłonięta przez Helenówkę Starą. Strasznego bałaganu robili ci Rosjanie. No strasznego. No a potem jeszcze przyszedł 1040 rok, gdzie Rosjanie też zakładali na tych terenach takie specjalne gminy. To były takie urzędy. W tych gminach pracowali też funkcjonariusze NKWD. No i na przykład właśnie... To takie służby specjalne radzieckie. Takie służby specjalne, dokładnie tak. No i oni dokonywali takich spisu najbogatszych gospodarzy, czy rodzin pochodzenia wojskowego, które miały być przymusowo osiedlane na terenie Syberii. No i ofiarą tych przesiedleń padło wielu Polaków i już w lutym 1940 roku właśnie miały miejsce pierwsze takie masowe deportacje Polaków z tego regionu właśnie na teren Syberii. Więc pod tą okupacją sowiecką wcale tak najlepiej nie było. Jak to pod okupacją? No i też trzeba wspomnieć, że Lala w tym okresie straciła kontakt ze swoim starszym bratem. A bo on do wojska poszedł, prawda? Tak, Tadzio poszedł do wojska i Lala tak naprawdę spotka go dopiero w 1944 roku. Bo on chyba trafił do Związku Radzieckiego i potem szedł z Polską Armią, prawda? Tak, prawdopodobnie był żołnierzem 1. Polskiej Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki i w 1944 roku razem z Armią Rosyjską szedł na Berlin. No bo tak, bo mówiliśmy, że potem już Związek Radziecki będzie walczył z Niemcami. Dokładnie tak. I rzeczywiście, słuchajcie, tak się stanie. Na Wołyniu nie było za ciekawie w tym okresie, ale niestety najgorsze miało się dopiero wydarzyć tak naprawdę. No, nawet widziałem taki film, ale on nie jest dla dzieci. To tak, pewnie tak. Już wiem, jaki masz film na myśli. Ale rzeczywiście może dopiero jak będziecie trochę starsi, to ten film obejrzycie. Panie skarpetko, czy ty kojarzysz, co się tam dalej wydarzyło?
Ale co, z rodziną czy z Wołyniem? No z Wołyniem. Co tam się dalej wydarzyło? Już wspomniałeś, że... No w 1941 roku Niemcy zdecydowali się zaatakować Związek Radziecki. I się okazało, że zajęli te tereny i teraz rozpoczęła się okupacja niemiecka. A trzeba pamiętać, że Niemcy nienawidzili Żydów. O tak, dokładnie. W 1941 roku zaczyna się okupacja niemiecka na tych terenach. No i mieszkańcom Wołynia w tym czasie funkcjonuje się jeszcze gorzej niż do tej pory. No przede wszystkim Niemcy wprowadzają swoje nowe porządki, mówią o ludziach lepszych i gorszych, o tym, że najlepsi są tylko Aryjczycy, a najgorsi są Żydzi. Polaków też traktowali z góry. Słuchaj, panie Skarpetko, takie traktowanie różnych narodowości jako gorsze, to jak możemy to określić? Że są to przejawy czego? Nacjonalizmu. Tak, że to są przejawy nacjonalizmu. Słuchajcie, nacjonalizm to jest taki... To jest taki pomysł, taka idea. Taka idea, taki pogląd. Bardzo głupia. Tak, mówiący o tym, że interes narodowy jest najważniejszy i powinno się dążyć do odrębności narodowej. No i taki nacjonalizm często też prowadzi do dążenia do tego, żeby mieć swoje własne państwo. Ale kiedy już to własne państwo się ma, to często taki nacjonalizm przechodzi w takie skrajne poglądy, które doprowadzają właśnie do konfliktów między różnymi narodowościami, do prześladowań, a nawet do wybuchu wojny. No i właśnie takimi nacjonalistami byli hitlerowcy, którzy rządzili w III Rzeszy przed wybuchem II wojny światowej. A 1933 roku. Dokładnie tak. No i właśnie u nich funkcjonował taki skrajny nacjonalizm, który właśnie doprowadził do wybuchu wojny, ale również do prześladowania ludności żydowskiej, między innymi. I Niemcy próbowali też właśnie wygrywać przeciwko Polakom Ukraińców. Dokładnie tak. No i niestety na terenie Wołynia też Niemcy zaprowadzili tą swoją politykę i już na początku ich okupacji w gminie Rożyszce, w której dzieje się akcja naszej książki, właśnie powstało takie getto przeznaczone dla ludności żydowskiej. Panie Skarpetko, pewnie pamiętasz, co to było getto. Tak, oczywiście. I zawsze się mówi o getcie warszawskim albo właśnie o getcie łódzkim, a tak naprawdę to getta istniały prawie w każdej miejscowości zajętej przez Niemców i to były takie obszary miasta, które były oddzielone od pozostałej części i tam kazano mieszkać Żydom. Dokładnie tak. I tak naprawdę bez zgody nie mogli opuszczać tego miejsca. Takie getta często były otoczone murem i drutem kolczastym i tak naprawdę pod groźbą rozstrzelania takiego getta Żydzi nie mogli opuszczać. No i właśnie w 1942 roku do takiego getta, do getta w Rożyszczach, trafia druga bohaterka naszej książki, czyli Pepe. I ona właśnie była Żydówką, prawda? Tak, Pepe Naczyc była dziewczynką w tamtym momencie 8-letnią, była Żydówką i razem ze swoim tatą Menem trafiła do tego getta i im udało się akurat z tego getta uciec. Udało się im z tego getta uciec dzięki wujkowi Lali, Stanisławowi, który mieszkał w okolicach getta w Rożyszczach i pomagał właśnie uciekać Żydom z tego getta. I w ten sposób właśnie w pewnym momencie Pepe razem ze swoim tatą pojawiła się w gospodarstwie w Elżbietynie, na którym mieszkała Lala, bo wujek Stanisław właśnie pewnego dnia przywiózł ich. Najpierw ukrywali się przez kilka dni w stodole, a potem pan Menem pożegnał się ze swoją córką. Dla jej bezpieczeństwa on postanowił ukrywać się w innym miejscu. Natomiast Pepe miała udawać kuzynkę Lali. No i stwarzano pozory, że jest to polska dziewczynka, która mieszkała z rodziną we Lwowie. Jej rodzice zginęli na początku wojny podczas bombardowania i mama Lali postanowiła się nią zaopiekować. Oczywiście no, trzeba było stworzyć pozory, bo nikt nie mógł wiedzieć,
że to jest żydowska dziewczynka. Panie Skarpetko, dlaczego nikt nie mógł się dowiedzieć, że to jest dziewczynka żydowska? No bo wtedy mogliby ją zamknąć w getcie, albo nawet mogłaby stracić życie. Dokładnie tak, bo jeżeli Niemcy, naziści by się dowiedzieli, że jest to żydowska dziewczynka, która ukrywa się w polskim domu, to prawdopodobnie wszyscy mieszkańcy tego domu byliby rozstrzelani przez... Albo cała nawet wieś miałaby kłopoty. Tak, cała wieś by miała kłopoty z Gestapo, czyli z tajną policją niemiecką. Dlatego też Pepę przygotowano do grania tej roli. Przede wszystkim nauczono ją polskich modlitw. W tajemnicy została ochrzczona przez... Żeby jak ją przepytają, żeby wiedziała. Żeby wiedziała, tak. Żeby udowodniła, że jest chrześcijanką. Dokładnie tak. Po drugie, w tajemnicy ją miejscowy ksiądz ochrzcił i oficjalnie dostała nowe imię o nazwie Janina. A, bo trzeba było jakieś papiery przygotować. Tak, przygotowano specjalnie fałszywe dokumenty. W tych dokumentach tak Pepe była jako Janina. Oczywiście sprawa była utrudniona do tego, że niestety Pepe wyglądała jak żydowska dziewczynka. No to trzeba było coś wymyślić. Mogła na przykład udawać, nie wiem, Ormiankę albo coś takiego. Tak, właśnie wpadli na taki pomysł, że Ormianie też mają podobną urodę. Bo też mają trochę ciemniejszą skórę, prawda? Tak, dokładnie, więc Pepe nauczono tego, że jak ktoś ją się spyta, skąd jej taka uroda, to miała właśnie mówić, że to ze względu na ormiańskie pochodzenie jej babci. Tak to miało właśnie w skrócie wyglądać. Ale mimo tego wszystkiego, że Pepe była dobrze przygotowana, to jeszcze zrobiono taki plan, że jeżeli już w okolicy pojawiali się Niemcy, to generalnie Pepe uciekała do lasu. I dopiero kiedy robiło się bezpiecznie, to Lala dawała jej sygnały takim wodnym gwizdkiem. No i wtedy Pepe już wiedziała, że jest bezpiecznie i dopiero jak Niemców już nie było, to z powrotem wychodziła z tego lasu. O takim. Tak mi dała. Tak. Dzisiaj do dzisiaj takie wodne gwizdki można spotkać. Ja widziałam na przykład w kształcie takiego ptaszka ćwierkającego w lesie, na przykład taki wodny gwizdek. W różnych wersjach takie gwizdki można spotkać. Ale wiesz co, panie Skarpetko? Mi się udało znaleźć historię jeszcze innej dziewczynki, która została właśnie uratowana z getta w Różyszczach. No to ciekawe. Tylko w przeciwieństwie do Pepe, ona akurat była niemowlakiem. Mhm. Chodzi mi o dziewczynkę, która miała imię Ewa, nadane przez jej rodziców, ale później przez resztę życia funkcjonowała jako Krystyna. Tak brzmiało jej to fałszywe imię. No i tutaj była taka sytuacja, że kiedy naziści podjęli decyzję o likwidacji getta w Różyszczach, to tata tej pani Krystyny, a w zasadzie prawidłowo Ewy, pan Dawid Puter, przekupił jednego z policjantów ukraińskich, którzy pilnowali getta. To nie Niemcy pilnowali tego getta, tylko Ukraińcy? A to zaraz ci wyjaśnię, dlaczego akurat policjant ukraiński. Ale przejdę właśnie jeszcze do tego pana Dawida Putera. On przekupił tego policjanta ukraińskiego i poprosił go, żeby zostawił niemowlę, jego córkę kilkumiesięczną, w konkretnym gospodarstwie. Właścicielami tego gospodarstwa byli ludzie, których po prostu pan Dawid znał. Mieszkał tam pan Czesław Zalech, który był woźnym ze szkoły, w jakiej pan Puter był kierownikiem przed wybuchem II wojny światowej. Wiedział, że może mieć do tych ludzi zaufanie, dlatego akurat w ich gospodarstwie kazał temu policjantowi zostawić jego córkę i rzeczywiście oni się nią zaopiekowali. Ona sama dopiero kilka lat po wojnie, mając 11 lat, dowiedziała się, kim naprawdę jest, bo odnalazł jej dziadek, który jako jedyny z całej rodziny przeżył drugą wojnę światową. No właśnie, a teraz mnie się spytałeś, że skąd ten policjant ukraiński? No, pilnujący getta. Przypomniałem sobie, że przecież mówiliśmy, że właśnie Niemcy właśnie wygrywali Ukraińców przeciwko Polakom, tak? Dokładnie tak. Słuchaj, kiedy Niemcy jako okupanci pojawili się na terenie Wołynia, to razem z nimi przyszła taka ukraińska policja pomocnicza. Zresztą na pewno też chcieli skłócić Ukraińców i Rosjan. Dokładnie tak. No i ta ukraińska policja pomocnicza, no generalnie w takim... codziennych sprawach okupacyjnych trochę pomagała nazistom zaprowadzić ich porządki na tym terenie. Tak to można w skrócie nazwać. Oni nawet nosili taką specjalną naszywkę na mundurach,
Po tej naszywce właśnie można było rozpoznać, że to jest ta ukraińska policja pomocnicza. No i oni właśnie między innymi pomagali w zaprowadzaniu porządku, ale również pomagali w ściganiu ludności żydowskiej, która na przykład uciekała z getta. Niestety ta ukraińska policja pomocnicza pomagała również nazistom w takich rzeczach, które utrudniały życie Polakom. O matko, okropna ta wojna. Tak, bo wiesz, oni pomagali nazistom między innymi w rekrutacji, albo raczej tworzeniu list Polaków, którzy mieli wyjechać na roboty przymusowe w głąb Niemiec, gdzie się bardzo ciężko pracowało. Oni również pomagali w zwalczaniu polskiej partyzantki i konspiracji polskiej, czyli takich organizacji, które walczyło o wolną Polskę. Czyli nie dość, że mamy nazistów, którzy prześladują ludność żydowską i polską, no to mamy jeszcze, tak, tą ukraińską policję pomocniczą, która im w tym wszystkim pomaga. I to, panie Skarpetko, niestety nie wszystko. Ojejku, to jeszcze coś gorszego będzie? No, niestety na tym Wołyniu to niestety, słuchaj, za ciekawie nie było. I oprócz nazistów i tej ukraińskiej policji, to jeszcze dochodzi nam grasowanie pewnych grup, których nazywano banderowcami. A, wiem, od Stepana Bandery, takiego właśnie ukraińskiego nacjonalisty. Tak, banderowcy to można było powiedzieć, że to była taka grupa skrajnych nacjonalistów ukraińskich, a już mówiliśmy, do czego może prowadzić nacjonalizm. I oni pewnie naiwnie myśleli, że z Niemcami im się coś uda wymyśleć. Dokładnie. Wszystko to tak doprowadziło do jednego wielkiego chaosu i zamętu. I rzeczywiście masz rację, że ta nazwa banderowcy była od, tak naprawdę od imienia i nazwiska ich przywódcy, czyli Stefana Bandery. Oni właśnie też utworzyli w 1942 roku taką ukraińską powstańczą armię. UPA. UPA. No i właśnie ta UPA. I jeszcze był OUN. I tak, oni byli członkami takiej też organizacji, dokładnie OUNB, czyli Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. I to był taki radykalny odłam tej organizacji. No i oni odpowiadali za pewne wydarzenia, które działy się na Wołyniu właśnie w latach 1942-1943. I oni ani Polaków nie lubili, ale chyba Rosjan też właśnie nie lubili. Tak, nie lubili i Rosjan, i Polaków, i generalnie napadali na wsie, na których mieszkali, w których mieszkali Polacy i Rosjanie, często w nocy, grabili te wsie, podpalali te wsie, ale niestety też mordowali ludzi. Musimy sobie o tym wspominać, bo rzeczywiście tych ludzi całkiem sporo na terenie Wołynia właśnie z powodu UPA zginęło. No tam nawet właśnie doszło do bardzo drastycznych rzeczy. Tak, bardzo drastyczne rzeczy się tam działy, choć tak naprawdę ci ukraińscy nacjonaliści to już od początku wojny byli groźni. Mi udało się znaleźć, słuchaj panie Skarpetko, taką informację w książce pod tytułem Skarby pamięci na Wołyniu. I ja tam znalazłam taką informację, że właśnie w gminie Rożyszcze, w której dzieje się akcja naszej książki, już podobno w 1939 roku z rąk właśnie tych ukraińskich nacjonalistów miał zginąć pewien nauczyciel prowadzący działalność społeczną i znany w tamtym regionie, niejaki Wacław Arzbenbauer. Więc oni tak naprawdę już byli groźni od początku wojny, ale rzeczywiście ta okupacja niemiecka na tych terenach spowodowała, że oni stali się... No na pewno mocniejsi się stali. Bardzo, tak, mocniejsi, jeszcze bardziej zdeterminowani tak naprawdę. I poczuli się pewniejsi. Pewniejsi się poczuli i rzeczywiście wtedy zaczęli bardzo mocno szaleć na tych terenach. No i właśnie, panie Skarpetko, w pewnym momencie wojny również do Elżbietyna doszły takie słuchy i informacje, że w sąsiednich gminach grasują właśnie takie grupy banderowców, które napadają na wsie. Nawet w tym czasie zaginął jeden z wujków Lali, Józef, z którym nie wiadomo do dzisiaj, co się stało. Zresztą w 1943 roku też zginie wujek Stanisław, który wybrał się na rowerze przez las do Łódzka, ale do tego Łódzka już nigdy nie dotarł, też nie wiadomo, co się z nim stało. No więc w pewnym momencie mieszkańcy Elżbietyna rzeczywiście zaczęli się bać. I mama Lali postanowiła w lesie zbudować ziemiankę. Co to takie, ziemianka to co?
No ziemianka to wiesz co, było takie schronienie wykopane w ziemi, przykryte różnymi gałęziami i liśćmi, no tak, żeby po prostu wróg nie znalazł tego miejsca i ludzie się po prostu tam ukrywali. Taka kryjówka. Taka kryjówka. No i pani Agnieszka w pewnym momencie wybudowała taką kryjówkę, no i właśnie robiła z dziewczynkami tak, że na noc szły spać do ziemianki, bojąc się tego, jakby banderowcy mieli napaść właśnie na jej gospodarstwo. Musiało być tam strasznie zimno w tej ziemiance. No tak. Tak, mogło być w tej ziemiance rzeczywiście dosyć zimno, ale myślę, że pani Agnieszka i o tym pomyślała i pewnie do tej ziemianki wstawiła kozę. A, taki piec. Czyli taki piec. I chyba tam jakąś zabrała pierzynę, coś pamiętam z książki. Tak, dokładnie, żeby miały się w tej ziemiance czym ogrzać. Dokładnie tak. No i słuchaj, panie Skarpetko, ci banderowcy to tak naprawdę na dużym terenie grasowali. No bo Elżbietyn znajdował się niedaleko Łódzka, natomiast ze wspomnień mieszkańców terenów dzisiejszej Ukrainy możemy się dowiedzieć, że oni też tak naprawdę grasowali w okolicach Lwowa. O matko, to przecież to jest bardzo daleko, a Lwów to bo się... Lwów to już nie jest na Wołyniu. No tak, Lwów znajduje się tak naprawdę od gminy Rożyszcze około 150 kilometrów. A jest dużo. Ale właśnie możemy się dowiedzieć ze wspomnień pani Jadwigi... To dalej niż Łodzi do Warszawy. Dokładnie. I słuchaj, ale możemy się dowiedzieć ze wspomnień pani Jadwigi Rudnickiej, która właśnie w 1943 roku miała 12 lat i mieszkała w Kukizowie, czyli miejscowości odległej 20 km od Lwowa, ale przez jakiś czas była też ze swoją mamą we Lwowie, że no również w okolicach Lwowa zdarzały się właśnie różne sytuacje związane z UPA. No i między innymi najpierw w jej wspomnieniach można się natknąć na taką informację, gdzie ona ogólnie wspomina, że w 1943 roku na Wołyniu były istne ukraińskie rzezie i wielu uciekinierów z Wołynia właśnie trwało do Lwowa, ale potem możemy się też natknąć na fragment jej wspomnień, gdzie ona mówi o samym Lwowie. I może ja spróbuję sobie przeczytać teraz fragment wspomnień pani Jadwigi. Okej, to ja się położę i posłucham. W tych wspomnieniach możemy przeczytać. We Lwowie były egzekucje. Jak mama odprowadzała mnie do szkoły, a prawie była jakaś egzekucja, to zasłaniała mi oczy. Widziałam we Lwowie dużo pokaleczonych osób. Wiele ludzi miało przecięte usta od ucha do ucha. Ukraińcy mówili im, że to macie Polskę od morza do morza. Najwięcej działo się przy kościołach. Pewnego dnia otrzymaliśmy wiadomość, że ksiądz Franciszek Szarzewicz, ksiądz, który mnie ochrzcił, został zamordowany w strasznych mękach razem ze swoją siostrzenicą i matką. Następnie przyszła informacja, że zabity został ksiądz Procyk, przyjaciel rodziny. Powiem ci, panie Skarpetko, że strasznie się czyta o takich rzeczach. A jeszcze gorzej słucha. Dokładnie tak. No ale wiesz, niestety musimy się dowiedzieć, czy Lala, Pepe i pani Agnieszka to wszystko przeżyły i nic się nie stało. Jak myślisz? No, przecież czytałem książkę, to wiem. To co się stało? To co, przeżyły? No przeżyły, na szczęście przeżyły. Słuchajcie, na szczęście bohaterki naszej książki przeżyły, ale tylko dlatego, że po jakimś czasie, kiedy banderowcy już rzeczywiście mocno grasoszowali w gminie Rożysze, to Polacy też się potrafili zorganizować i z czasem sami tworzyli taką siatkę samoobrony, właśnie samoobrony przed tymi banderowcami. A niektórzy Ukraińcy po prostu informowali Polaków, żeby się schowali, bo tam ci grasują, tak, prawda? Tak, niektórzy sami ukraińscy mieszkańcy ich ostrzegali, no i rzeczywiście z czasem Polacy nauczyli się bronić. No i właśnie w gminie Rożyszcze funkcjonowała taka mocna siatka samoobrony. Ta siatka polegała na tym, że w różnych miejscowościach powstawały grupy takich obrońców wsi. I te wsie nawzajem sobie pomagały. No i w Elżbietynie też funkcjonowała taka grupa obrońców wsi. Na jej czele stało dwóch braci, Józef i Stanisław Cichusowie. I oni podlegali pod taką większą sieć samoobrony, której właśnie centrala znajdowała się w Rożyszczach. No i ta samoobrona nosiła kryptonim Koło. Oni należeli właśnie do takiej linii samoobrony o kryptonimie
koło. No i rzeczywiście, dzięki takiej sieci samoobrony, mimo że banderowcy próbowali kilka razy napaść na wieś Elżbietyn, nigdy nie udało im się dostać do środka tej wsi. Bo jakby się dostali do środka wsi, to pewnie cała wieś by spłonęła. Zawsze dochodziło do potyczek, gdzie na obrzeżach wsi udawało ich się zatrzymać. Oczywiście te potyczki wiązało się z tym, że w każdej potyczce po obu stronach kilka osób ginęło, ale najważniejsze jest to, że nie udało im się zniszczyć całej wsi. No i że Lala, Pepe i pani Agnieszka, które w tej wsi mieszkały, dzięki takim obrońcom przeżyły to wszystko, co się na tym Wołyniu wtedy działo. Pani Skarpetko, czy masz jakieś pytania, czy to jest wszystko jasne? A masz jeszcze jasne? Jakieś inne takie opowieści, takie cytaty właśnie, jak sobie radzili ludzie? Wiesz co, no mam przykładowe takie cytaty, takie fragmenty wspomnień wybranych osób, które przeżyły te wydarzenia na Wołyniu. Bo podglądałem twoje materiały przed lekcją. No właśnie, i tutaj mam przygotowane, jak sobie radzili na przykład właśnie w tej gminie Rożyszcze, w innych miejscowościach. To przeczytaj jakiś fragmencik, jeszcze jeden. No i zawsze jak taka relacja, to przynajmniej tak lepiej brzmi, tak prawdziwiej. Dobra, to może spróbuję taki cytat, taką rzecz zacytować. Była niedziela, 11 lipca 1943 roku. Przed cerkwią w Sokulu było około 100 Ukraińców. Przemawiał pop dłuższy czas i mówił również, aby wyrżnąć lachów. Po przemówieniu wszyscy poszli pod nasz kościół, otworzyli drzwi kościoła, rozłożono słomę i podpalono. Starsze kobiety ukraińskie na kolanach prosiły, aby nie podpalali kościoła, ale to nic nie pomogło, zrobili to, co zaplanowali. W tym samym dniu w miejscowości Wiszenki, gmina Rożyszcze, powiat łódzki, również zniszczono mały drewniany katolicki kościół na obrzeżach wioski, bo wioska była zamieszkała w większości przez Ukraińców. Następnie byli w Rożyszczach, ale wzmożone posterunki samoobrony przy kościele powstrzymały banderowców. Czyli widzisz, zdarzały się takie sytuacje, że udawało się tej samoobronie tych banderowców powstrzymać, tak? No i bardzo dobrze. No, bardzo dobrze, ale niestety oni wcale tak łatwo nie odpuszczali. Rzeczywiście, słuchaj, najgorszy był ten 1943 rok, w którym najwięcej się działo i było najtrudniej, ale oni byli wytrwali w swoich działaniach i mimo, że w 1944 roku było już trochę spokojniej, to no, takie napady banderowców jeszcze w różnych wioskach się zdarzały. No przecież z banderowcami to jeszcze nawet tam się tłukli nawet po wojnie, prawda? Tak, nawet po wojnie różne takie sytuacje. Ale to już tak, to już wtedy, po wojnie, to już wtedy Polaków mało zostało, bo większość z tych Polaków musiało się wyprowadzić niestety z tego Wołynia, ale wtedy banderowcy wojowali z Rosjanami. Ach, z kolei. To już zupełnie inna historia. To już zupełnie inna historia. Dokładnie tak. No właśnie, panie Skarpetko. Mimo, że uspokoiło się na tym Wołyniu, to dla Pepe lata 44-45, Boże, dla Lali, lata 44-45 wcale nie były takie łatwe. Czy pamiętasz dlaczego? Lata 44-45. A możesz mi przypomnieć? No wiesz co, tak, w 44 roku przez te tereny przeszedł front rosyjski. No tak, przecież Rosjanie już ruszyli z kontrofensywą. Tak, jak przeszły te wojska rosyjskie wiosną przez Elżbietyn, no to okazało się, że na szczęście tata Pepy, pan Menem Naczyc, przeżył. Ale przeżył, wrócił po to, żeby zabrać swoją córkę. Czyli tak naprawdę Lala straciła swoją przyjaciółkę. Pepe ją zabrał, mieli pojechać do Łodzi odnaleźć jakąś ciocię. Mhm. I tak naprawdę Lala już nigdy więcej w swoim życiu Pepe nie spotkała. A pisały do siebie, czy w ogóle się nie odnalazły? Wiesz co, Pepe opowiadała, że będzie pisać do niej listy, obiecała, że będzie pisać do niej listy, ale niestety Lala nigdy żadnego listu od Pepe nie dostała. Może nie mogły się odnaleźć, nie było kiedyś przecież Facebooków i tych innych internetów. Nie mogły się odnaleźć, tym bardziej, że sama Lala musiała się wyprowadzić z Wołynia kilka miesięcy. No tak, później. Przecież zmieniły się granice po II wojnie światowej i już Wołyń nie znajdował się w Polsce. Dokładnie.
Prawdopodobnie Pepe razem ze swoim tatą ostatecznie zamieszkali w Izraelu, ale jakie były ich dalsze losy, to niestety nie wiemy. Natomiast tak, jeżeli chodzi o Lalę, to niestety po wojnie Wołyń znalazł się poza granicami Polski. No i był taki przymus, no to znaczy nie do końca przymus. W zasadzie to było coś takiego, że teoretycznie niby Polacy mogli zostać na Wołyniu. Ale atrakcja, zostać w Związku Radzieckim, no tak, teoretycznie mogli zostać, ale był pewien taki psikus, że Polak mógł zostać na Wołyniu pod warunkiem, że się rzekł obywatelstwa polskiego i przyjął obywatelstwo, jak myślisz, jakie? No radzieckie. No radzieckie. No to większość Polaków oczywiście stwierdziło, że to w ogóle nie wchodzi w grę, więc większość Polaków zdecydowało się jednak na wyjazd do Wołynia. Wpisywali się na takie specjalne listy. I pociągami normalnie przez wiele tygodni podróżowali na zachód. Dokładnie tak. Wypełniali takie specjalne ankiety. W oparciu o te ankiety obiecywano im, że dostaną podobne gospodarstwa, jakie mieli na Wołyniu, na terenach odzyskanych, które wcześniej należały do... Do Niemców. Do Niemców. Ale to nie tylko z Wołynia, przecież wyjeżdżali w ogóle i z terenów Białorusi, tak, i terenów Litwy, tak? Czyli te, które terenów, straciła Polska. Wszystkich terenów, które znalazły się właśnie poza granicami Polski, dokładnie tak. Ta polityka to jest straszna, ci powiem. No dokładnie, no i co? Z Lalą i panią Agnieszką było tak, że pewnego dnia podjechała do gospodarstwa furmanka. Na tą furmankę spakowały, co zmieściły. A ja pamiętam, że ta mama właśnie to nawet zastanawiała się, czy wyjeżdża, czy zostawia tak, to swoje bo jej gospodarstwo. Było żal, to prawda. Każdemu jej, byłoby pewnie żal no, jego domu. Zostawić dorobek całego życia, no, to pewnie było żal. No ale w końcu... Ja bym swoje szuflady ze skarpetkami tak nie zostawił. Dokładnie. Ja to chyba też swojego domu bym tak szybko nie zostawiła. Ale no, z żalem w sercu jednak wyjechały. Najpierw tą furmanką zajechały na dworzec w Rożyszczach. Tam niestety przez kilka dni koczowały, czy czekały na pociąg, czy tak naprawdę stały się takimi wysiedleńcami. Tak, bo te pociągi to czasem stały w szczerym polu przez wiele dni. Najpierw trzeba było ustąpić pociągom tak, wojskowym. Więc one... Pamiętasz taki film Pułkownik Kwiatkowski? Tam jest taka fajna scena właśnie. Jest taka scena, tak, gdzie Pułkownik Kwiatkowski rozwiązuje problem na torach. Polecamy, pamiętam. Bardzo dobra scena, dobry film. Dokładnie. No i one właśnie, słuchaj, też na takich torach stały, czekały przez kilka dni, aż wreszcie pociąg przyjechał. No i one miały trafić do miejscowości Karłowice na Dolnym Śląsku. Ale jak już dotarły na ten Dolny Śląsk, to okazało się, że gospodarstwo, w którym miały zamieszkać one, w międzyczasie zajęła inna rodzina. A tam chyba taki się jeszcze niemiecki chłopiec błąkał, tak? One go spotkały. Tak, Lala nawet temu niemieckiemu chłopcu pomagała, jak kilka dni została sama. No bo co był chłopiec winien przecież. Dokładnie. Natomiast mama Lali udała się do Łodzi, bo tam przez chwilę w Łodzi przebywał brat Lali, Tadzio. I za jego pośrednictwem udało się im załatwić gospodarstwo niedaleko Łodzi. I ostatecznie, słuchaj, Lala ze swoją mamą po wojnie zamieszkała w miejscowości Mariampol koło Zgierza. To faktycznie niedaleko. Tam w tej miejscowości Łodzi zamieszkały również jej dwie ciotki, wdowy po tych wujkach, którzy niestety zginęli na... A, Józef i Stanisław, tak, dobrze pamiętam? Tak, Józef i Stanisław niestety tak zginęli na Wołyniu. Dokładnie tak. Czyli widzisz, jakie to są koleje takie historyczne. Daj spokój, a wszystko to spamiętać, to trzeba mieć głowę, ho, ho. Tak, pogmatwane. Kilka rodzin, które tak przeżyło Wołyń w czasie II wojny światowej, ostatecznie potem zamieszkało niedaleko Łodzi. To jest naprawdę bardzo ciekawa, słuchaj,